Na południe od Warszawy, w odległości 36 km, położona jest jedna z najstarszych miejscowości mazowieckich – Czersk. Na wysokim cyplu Skarpy, rozdzielonej na trzy wzgórza wznoszące się nad Doliną Wisły, zachowały się ruiny zamku, od stuleci przykuwające uwagę historyków, architektów, jak i archeologów. Od VII do końca XII wieku rozwijało się tutaj osadnictwo wczesnośredniowieczne. Okolica była atrakcyjnym miejscem dla założenia osady ze względu na położenie u zbiegu szlaków handlowych oraz dogodną przeprawę przez Wisłę. Cypel otoczony był od południa przez bagna i podmokłe tereny Doliny Rzeczki Czarnej, od której najprawdopodobniej Czersk wziął swą nazwę. Początkowo uchodziła ona do Wisły przy Czersku, a później do swojego spływu wykorzystała starorzecze Wisły otaczające Cypel od wschodu. Od północy część Cypla podcięta była przez naturalny jar. W latach 60. ubiegłego wieku rozpoczęto w Czersku badania archeologiczne prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Historii i Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, obecnie Instytutu Archeologii i Etnologii, Jadwigę Bronicką-Rauchut, Stanisława Suchodolskiego, Teresę Kiersnowską. Badania te pozwoliły odkryć na wszystkich trzech wzgórzach, południowym, w jego północnej części, środkowym, w rejonie współczesnego kościoła parafialnego, a także na północnym, zwanym Kościeliskiem, ślady krótkotrwałej, powstałej w VII wieku, pierwszej osady otwartej z pojedynczymi, znacznie oddalonymi od siebie budowlami półziemiankowymi z otwartym paleniskiem. Odkryto tu jedynie relikty zabudowy i fragmenty naczyń, które zachowały się w otoczeniu palenisk. Były to szeroko otworowe naczynia gliniane o prostych kształtach, całkowicie ręcznie lepione, o słabo wykształconym, lekko esowatym profilu i słabo wyodrębnionym brzegu. Przyczynę szybkiej likwidacji osiedla upatrywać należy w ówczesnej gospodarce opartej na kolektywnej uprawie ziemi systemem wypaleniskowo-żarowym. Po dłuższej przerwie w IX-X wieku miejsce to zaludnia się ponownie. Powstaje osada założona na cyplu południowym. Od sąsiednich wzniesień oddzielona jest stromym zboczem. Budynki skupiały się głównie w północnej i środkowej części cypla. Stawiano je w dwóch rzędach, półkoliście, zgodnie z konfiguracją terenu. Liczba domostw na 2500 metrów kwadratowych powierzchni osiedla nie przekraczała prawdopodobnie 15. Zakładając, że w każdym gospodarstwie mieszkało co najmniej 5 osób, uzyskujemy orientacyjną liczbę 75 mieszkańców osady. Konstrukcje ścian i dachów budynków zagłębionych w ziemi wspierały się na słupach bądź bezpośrednio na gruncie. Słupy o średnicy od 15 do 25 cm umieszczano wewnątrz lub na zewnątrz chat oraz w narożnikach. Ściany domów wykonano z belek drewnianych bądź wyplatano z gałęzi, a dla lepszej izolacji przed zimnem uszczelniano gliną lub mchem. W jednym z budynków znaleziono fragment prażnicy do prażenia ziaren zbóż oraz fragmenty naczyń glinianych. Wyrobem ich zajmowali się garncarze, którzy posługiwali się prostym kołem garncarskim. Naczynia były starannie wykończone przez całkowite obtoczenie ścianek, znacznie zróżnicowane i lepszej jakości niż w fazie poprzedniej. Zdobiono je pasmami poziomych żłobków dookolnych oraz ornamentem linii falistych. Mieszkańcy osady, oprócz podstawowych zajęć takich jak rolnictwo i hodowla, zajmowali się także produkcją hutniczo-kowalską i odlewnictwem metali nieżelaznych. Świadczy o tym znaleziony zespół zabytków złożony z tygielka, bryłki metalu kolorowego oraz fragmentu łańcuszka ogniwkowego. Osada przestaje istnieć po upływie około 50 lat. Znalezione w warstwie kulturowej węgle drzewne oraz spalone resztki zabudowy świadczą o pożarze, który zniszczył osadnictwo na dłuższy czas.
Około połowy XI wieku na wzgórzu południowym, zwanym Górą Zamkową, powstaje okazały, jednoczłonowy gród. Gród czerski posiadał potężny wał drewnianoziemny o konstrukcji rusztowej, o szerokości 20 metrów u podstawy oraz fosę. Znajdowała się ona od strony północnej i północno-zachodniej w miejscu naturalnego parowu, oddzielającego wzgórze grodowe od sąsiedniego wzniesienia. W północnej lub północno-zachodniej części obwałowań istniał przypuszczalnie most zwodzony i brama prowadząca do wnętrza grodu. Dostęp do grodu utrudniały również naturalne, wysokie i strome stoki cypla. Konstrukcja wału składała się z szeregu warstw belek kładzionych na przemian wzdłuż i w poprzek biegu wału, wzmocnionych ziemią i gliną. Zwieńczony był palisadą. Wnętrze grodu było zabudowane drewnianymi domostwami o konstrukcji zrębowej z paleniskiem kamiennym. Tworzyły one dwa, a może trzy szeregi biegnące półkoliście wzdłuż linii wału. Gród ówcześnie zamieszkiwała grupa ludzi pełniących z ramienia władcy funkcje militarne i administracyjne oraz sprawujących kontrolę szlaków handlowych. Współcześnie z grodem na sąsiednim wzgórzu rozwijała się osada podgrodowa, ciągnąca się w przybliżeniu do współczesnej ulicy Wąskiej. Na tym obszarze mógł się znajdować plac targowy, być może na miejscu obecnego rynku. Stąd też prowadziła droga ku przeprawie na Wiśle. Osiedle zajmowało dużą powierzchnię, jednak było stosunkowo rzadko zabudowane. Znajdowały się tu budynki półziemiankowe oraz jamy służące do celów gospodarczych. Źródłem informacji o życiu i zajęciach mieszkańców grodu są liczne zabytki archeologiczne znalezione w XI i XII-wiecznych nawarstwieniach majdanu i wałów. Dzięki nim możemy zrekonstruować życie codzienne i kulturę materialną mieszkańców wczesnośredniowiecznego Czerska, w którym intensywnie rozwijało się rzemiosło. Tygielki do topienia metalu, kamienne formy odlewnicze z wyrytym negatywem wytwarzanego przedmiotu oraz liczne odpady produkcyjne i surowce świadczą o istnieniu pracowni złotniczej. Powstawały w niej zawieszki, pierścionki, jak również kabłączki skroniowe, najpopularniejsza ozdoba głów kobiecych. Powszechna była też umiejętność wytopu żelaza w specjalnych piecach, tak zwanych dymarkach. Umiejętność tą potwierdzają odkrycia brył rudy darniowej i żużli żelaznych. Znaleziska pokazują także różnorodność przedmiotów z żelaza, jakie powstawały w pracowni kowalskiej zlokalizowanej na terenie Czerska. Interesującą grupę zabytków stanowią elementy uzbrojenia reprezentowane przez groty bełtów kuszy, strzał oraz ostrogi wojowników konnych. Najczęściej wykonywane jednak były przedmioty codziennego użytku, jak krzesiwa, sierpy, noże, klucze, haczyki do wędek czy nożyce. Znaleziska archeologiczne potwierdzają, że mieszkańcy czerskiego grodu trudnili się obróbką poroża i kości zwierzęcych. Z poroża w wyspecjalizowanych warsztatach wykonywano oprawy metalowych narzędzi oraz szydła, igły i grzebienie. Do unikatowych zabytków należy importowana, bogato zdobiona głowica miecza. Surowcem dostępnym i łatwym w obróbce były kości zwierzęce, z których mieszkańcy grodu mogli wykonywać różne przedmioty. Przykładami wykorzystania tego materiału są kościana łyżwa oraz chetka, czyli wczesnośredniowieczny guzik. Najpowszechniej stosowanym materiałem było drewno, wykorzystywane nie tylko w budownictwie. Z drewna wykonywano niektóre narzędzia, jak chociażby koło garncarskie. Ważnymi w codziennym życiu mieszkańców grodu w XI-XII wieku były naczynia gliniane, całkowicie obtaczane, produkowane przez garncarzy. Z oczyszczonej i specjalnie przygotowanej gliny formowano ręcznie dno i doklejano kolejne wałeczki, łącząc i zagładzając je na mokro. Naczynia były następnie suszone i wypalane w specjalnym piecu.
Z lokalnych pracowni pochodzą naczynia o różnych kształtach i wymiarach, pokrywki gliniane, a także kubki, talerze i miski. Zdobiono je zwykle pasmami żłobków dookolnych, liniami falistymi i nakłuciami. Glinę stosowano też do oblepiania ścian budynków, wałów, wylepiania pieców i palenisk. Wyrabiano z niej również ciężarki do sieci rybackich i przęśliki. Przęśliki wykorzystywano w przędzalnictwie. Służyły one do obciążania wrzecion podczas skręcania nici. Przęśliki i ciężarki, a także kostki do gry, wykonywano także z wapienia. Surowiec ten sprowadzano Wisłą z rejonu Gór Świętokrzyskich. Z wapienia zostaje wybudowany w końcu XI i pierwszej połowie XII wieku kamienny kościół grodowy w stylu romańskim. Nieduża, jednonawowa budowla o zarysie prostokątnym, zamknięta od wschodu półkolistą apsydą, usytuowana była na osi wschód-zachód. Jej długość wynosiła 15, a szerokość mniej niż 8 metrów. Rozpiętość nawy wynosiła około 3,5 metra. Świątynia ta stanowiła zapewne kościół przeznaczony dla pana grodowego i jego rodziny. W pierwszej połowie XII wieku pochowano przy północnej ścianie świątyni zwłoki wielmoży wyposażonego w przedmioty, które pokazuje rekonstrukcja. Miecz, włócznie, ozdobne wiadro, misy brązowe i złoty pierścień stanowiące cenne znaleziska archeologiczne. Gród funkcjonował aż do pożaru, który możemy łączyć z działaniami wojsk ruskich wspomagających Władysława II w walce z młodszymi braćmi na przełomie 1142-1143 roku. Spalone zostały umocnienia, drewniana zabudowa oraz kościół. Na ruinach grodu został założony cmentarz.